Kilka osób mnie namawiało, żeby właśnie przy pomocy bagietki czosnkowej i parówek zrobić czosndoga. Zdajecie sobie sprawę, że moje możliwości, jeśli chodzi o wykonywanie wszelakich kulinarnych zadań, nie stoją na najwyższym poziomie. A tu jest grube przesłanie, że w szafa dasz radę. Rób tego fucking czosndoga. Czy czosnotoga, nie wiem, jak się to poprawnie nazywa. W każdym razie bułka czosnkowa, parówki i zaraz różne inne dodatki. Zjadłabyś czosnododoga, mordo. Trudno jest, że nie rozwalić tej bagietki, ale mi się jakoś udało tu trochę wydrążyć dziurę. Nie przekcinałem jej, tylko ją tak, no, delikatny paseczek wyciąłem i rozsunąłem, tak więc jest w miarę ok. Pierwsze co, to mam trochę takiego sosiwa, ketchup i majonez. To jest takie klasyczne sosiwo, które już można by delikatnie tutaj wprowadzić. Oglądałem oczywiście na YouTubie jakieś filmy, które pokazywały, jak to robić. No i nimi się sugeruje, nie jest to mój wynalazek, zdecydowanie, ale dołożę do tego wszelkich starań, żeby wyszło fajnie. Wypaćkany trochę ketchupem i majonezem i teraz mam ser, cheddar i mozzarella, który tu wskoczy sobie. Ciach, 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 ciach. Wchodzi sobie paróweczka jedna, wchodzi sobie paróweczka druga. No i poprawiam. Cheddar i mozzarella. I ten cały proceder będzie wchodził zaraz do piekarnika zgodnie z tym, co producent bagietki czosnkowej, bo oczywiście nie przygotowywałem jej sam. Nie robiłem ciasta, nie robiłem masła czosnkowego, tylko po prostu korzystam z gotowej takiej czosnkowej tej bagietki. Ciach. Wchodzi to na blachę elegancko. I teraz wchodzimy 200 stopni. I w 200 stopniach to ma wejść na 10 minut. Starałem się też o bekonik, taki w miarę chrupiący, rozpadający się. Z czegoś takiego zrobiłem. Pokroję go też. Tak wygląda to piękne wykonanie tego. Teraz sobie ukroję, może tak. O, ale wszystko chrupiące fajnie. Widzicie w przekroju, no niestety ta bułka trochę za głęboko mi weszła i trochę się rozpada, ale dobra, najpierw próbuję, najpierw wiem, no i potem się z wami podzielę swoją opinią, jak ja to widzę, czy to w ogóle ma sens, czy to nie ma sensu, czy to jest coś najbardziej wspaniałego, co w życiu kiedykolwiek jadłem. Bo może się tak też okazać, że to najlepsza rzecz, jaką w życiu jadłem. W pierwszym kęsie muszę przyznać, że smakuje zaskakująco dobrze. Naprawdę, wszystko się to ze sobą fajnie komponuje. Przydałby się tutaj, tu jest istotny sos, żeby też był. Papryka daje trochę smaku, daje smak też zieleninka. Ale słuchajcie, jakby tu jeszcze wszedł ten mój ulubiony sos algierski, to myślę, że była przepetarda. Ale to chyba wejdzie do stałego repertuaru u szafy w domu, bo ktoś, kto sobie takie coś skomponował, ma rację. Jest zajebiste. Muszę tylko dopracować, wiecie co, sposób drążenia tej bułki.
bo żeby się nie rozpadała, żeby nie zacząć za głęboko, ani nie za płytko. Jak ona jest zmrożona, to łatwo pęka, tak więc to by była istotna kwestia, żeby ten temat odpowiednio dopracować. A tak to próbujcie w domu. Jak ja dałem radę, to każdy da radę to zrobić, nawet 6-latek. Idzie druga partia, tym razem dla wybrednego eksperta kulinarnego, czyli dla Kasandry. Zobaczymy, czy podoła. Świeży bekonik się robi na patelence, elegancko. Ciach, ciach. I zobaczymy, czy podpasuje wynalazek internetowy. Delikatnie tą bułkę naciąłem, ale i tak trochę się rozlazła. No nie wiem, jaką technikę tego nacinania bułki, albo powinni zrobić już takie specjalne do czosnogów. Moja inspiracja czosnogowa była z Top Garu. Top Gar, dobra nazwa. I tutaj robili podobnie. Nie wiem, czy mój był podobny. Ale jak oceniasz czosnogowa? Kasandrze też smakował.